Donald Tusk zaczyna swoją rolę premiera elekta tak, żeby najmniej stracić. To widać zarówno w negocjacjach koalicyjnych, gdzie, jak się wydaje, Platforma Obywatelska odpuściła to wszystko, co z jednej strony znajdowało się w jej programie, było mniej lub bardziej akcentowane, ale było sprzeczne z projektem politycznym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardziej Donald Tusk dba o koalicjanta, o to, żeby on się okazał stabilny i na 3-4 lata, tak długo jak ten parlament potrwa, niż o publicznie składane wcześniej deklaracje. Zwłaszcza, że to, od czego Platforma dzisiaj odstępuje, nie było akurat w tej kampanii najmocniej akcentowane. Wszystko wskazuje na to, że niezależnie od trwałości tej większości, która rysuje się jako stabilna, bo przecież Platforma Obywatelska ma sama 209 szabel w Sejmie. 209 mandatów to jest największy klub w historii demokratycznego parlamentu w Polsce. A to oznacza, że do wygrania każdego głosowania wystarczy jeszcze 22 posłów. Tych posłów oczywiście daje PSL, nawet z pewną nadwyżką, ale gdyby koalicjanci się zbuntowali, no to przecież można rozmawiać z grupą niezadowolonych z Prawa i Sprawiedliwości, którzy być może po grudniowym kongresie partii PiS opuszczą, skoro Jarosław Kaczyński wskazuje, że winowajcy porażki wyborczej nie będą mu warunków dyktować. Można nawet w sytuacji zupełnie awaryjnej gadać nie z całym lidem, bo to byłby polityczny samobój, bo przecież elektorat Platformy Obywatelskiej jest w znacznej, może większościowej postaci antykomunistyczny, ale z tą jego częścią, która jest identyfikowana zarówno z demokratami, jak przede wszystkim, bo tych szabel jest tutaj więcej, z SDPL, kanapową formacją Marka Borowskiego, która w wyniku wspólnej gry Aleksandra Kwaśniewskiego, Wojciecha Olejniczaka znalazła się w szeregach lid i tym samym w parlamencie po nieudanej próbie uzyskania poparcia wyborców 2 lata wcześniej.